Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj 1 maja, święto pracy, ale tak naprawdę święto walki o prawo pracy, ponieważ prawa pracownicze są stałe w tym kraju łamane i jest to permanentne. Przyjechaliśmy tutaj, żeby wesprzeć ruch pracowniczy i ruch lokatorski w Nowej Soli, żeby pokazać, że nie są sami, żeby solidaryzować się z ich walką, a jednocześnie przypomnieć, że podobne praktyki łamania praw pracowniczych, łamania praw lokatorów stają się coraz częściej normą w innych częściach kraju. Dość łamania praw pracowniczych! Dość łamania praw pracowniczych! Dość łamania praw pracowniczych! Dość łamania praw pracowniczych! Syreny podpajcie! Czym jest kapitalizm? Wszystkim! Czym może być? Niczym! Czym jest kapitalizm? Wszystkim! Chcieliśmy tutaj nawiązać do tych tradycji 1 maja, jaką było właśnie manifestowanie walk pracowniczych i wnoszenie postulatów pracowniczych. Uważamy, że postulaty pracownicze i lokatorskie są ze sobą związane. Większość problemów lokatorskich wynika z sytuacji na rynku pracy. Są też wynikiem coraz szerszego stosowania elastycznych form zatrudnienia. Coraz mniej pracowników ma stabilny dochód i w związku z tym nie mogą wnosić regularnie opłat czynszowych. Opłaty za mieszkanie mają to do siebie, że są regularne, trzeba je wnosić co miesiąc. Bardzo często właśnie pracownicy zatrudnieni na umowach czasowych, którzy ciągle wędrują od zakładu pracy do zakładu pracy, a chwilami są bezrobotni, nie mogą sprostać tej regularności w opłacaniu opłat i są degradowani do substandardowych lokali socjalnych, w których zwykle warunki są bardzo złe. I spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby właśnie zamanifestować przeciwko tym elastycznym formom zatrudnienia oraz przeciwko skutkom stosowania tych elastycznych form zatrudnienia, jaką są właśnie te substandardowe lokale socjalne, w których trafiają te pracowniki. To oczywiście jest uproszczenie, ale to jest... To jest ten taki ogólny zarys tego procesu, w jaki to się odbywa. Oczywiście nie wszyscy lokatorzy domów socjalnych są pracownikami czasowymi, a nie wszyscy pracownicy czasowi mieszkają w lokalach socjalnych, ale coraz częściej właśnie widzimy ten proces przenoszenia tych podziałów zakładów pracy na mieszkania. Uważam, że demonstracja była udana. Nie spodziewaliśmy się jakby jakiegoś dużego udziału mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że są zastraszeni. Zresztą ja też działam na tych blokach socjalnych, pomagam lokatorom, pomagam też w sprawach sądowych, wiem, jaka jest ich mentalność. Uważamy, że takie akcje są potrzebne, żeby tych lokatorów rozruszyć, żeby pokazać im, że można zamanifestować przeciwko władzy i że nikt na to za to nie pobije nas tutaj, nie spełuje nas, dlatego że władza pomimo, że chce nas zniszczyć, to jednak nie może sobie pozwolić na spacyfikowanie takiej demonstracji. Lokatorzy tego nie rozumieją. Ostatnio jak blokowaliśmy eksmisję, policja potraktowała nas bardzo źle. Wiele lokatorów jest zastraszonych, ale uważamy, że jak będziemy robić właśnie takie akcje bezpośrednie, będziemy wychodzić do Nowosolan, to że będziemy ich w ten sposób radykalizować. Moje moje podatki, twoja emerytura! To drugi spędny budynek, jaki mijamy! Twoja emerytura! Po urzędzie miasta! Każda mafia ma swoich pałkarzy! 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 Każda mafia!
żeby stawać w naszej obronie, żeby bronić naszych praw, to tylko po to, żeby nas represjonować. Nie zaciskaj pasa, zaciśnij pięść! 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 Bezsłowne podziękowanie dla tych włodarzy miasta! Rząd na wróg! Wróg na rząd! Rząd na wróg! Wróg na rząd! Tutaj właśnie inicjatywa pracownicza w Nowisoli powstała w związku z tymi tutaj, z tą walką lokatorów i jest nią mocno zsynchronizowana. Od niej też wychodzimy do pracowników. Na przykład bardzo często lokatorzy mówią o swoich problemach pracowniczych i też staramy się pomóc im w rozwiązaniu tych problemów. Bardzo często na przykład przynoszą różnego rodzaju sprawy pracownicze, które gdzieś tam potem idziemy z tym do sądu i pomagamy im. Prowadzimy też akcje pod zakładami pracy, by zmobilizować też tych pracowników do protestu, by połączyć go z tymi protestami lokatorskimi. Hej, hej, pracy! Raz, dwa, trzy, prawe! Hej, hej, pracy! Raz, dwa, trzy, prawe!